Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj na naszych kanale, dzisiaj na moim kanale kolejny odcinek z serii Testujemy i to jest gra Midnight Fight Express. I tutaj przygotowałem sobie opis. Efektowny beat'em up opracowany przez polskiego dewelopera Jakuba Zwinela. Midnight Fight Express wcielamy się w śmiałka, który przemierza miasto walcząc z zastępami adwersarzy. Oprócz widowiskowych walk na pięści, bohater bierze udział w strzelaninach i pościgach. Akcja, widok izometryczny, beat'em up, polska gra, indie i ogólnie premiera sierpień, wrzesień 2022. PC, PS4, Xbox One. No ja tutaj będę... A, i na Switchu widzę, że jeszcze jest... widzę, że tutaj co jeszcze mamy? Podczas zabawy wcielamy się przeciwników. Od czasu do czasu liczne porachunki są zastępowane przez widowiskowe strzelaniny i pościgi, podczas których korzystamy z broni palnej. Rozwijamy bohatera. Gra pozwala wyłącznie na zabawę w pojedynkę. Barwna grafika utrzymana w kreskówkowej stylistyce. Animacje do gry wykonano przy użyciu technologii motion capture. Spoko, brzmi fajnie. No to zobaczmy, czy tak jak brzmi, tak też jest. Ja tutaj pozwoliłem sobie wczoraj uruchomić ten tytuł na chwilkę, żeby zobaczyć ogólnie, czy działa, jak działa i tak dalej. No i powiem szczerze, że robi fajne tutaj wrażenie. Także bierzemy normalny poziom trudności. Tak na pewno. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Mam nadzieję, że wy to widzicie ogólnie. Piszcie na czacie, jakby coś było nie tak. Trzeba będzie troszeczkę też podgłośnić. Czyli nazywasz się Babyface. To będę cię tak do ciebie zwracać, skoro w dokumentach nie mamy nic innego. Zupełnie jakbyś był duchem. Twierdzisz, że jesteś niewinny, że nie pamiętasz nic przed ataku. Okej, chłop siedzi w samych majtkach. W ataku na miasto mobilizacja gangów. No dawaj stary, powiedz nam, pomóż nam uratować miasto. Zacznij od początku, krok po kroku, powiedz nam wszystko, co pamiętasz, a może odkryjemy, kim jesteś. Czyli tak naprawdę to jest pewnie jakaś końcówka gry i on teraz opowiada wszystko to, co się w grze działo. O co chodzi z tym gadającym dronem? Dobra, zobaczmy, o co chodzi z tym gadającym dronem. Ja tutaj gram na Game Passie w tą grę, także jakbyście mieli Game Passa, to jest to dostępne właśnie na Game Passie. Okej, faktycznie widok izometryczny. Okej, całkiem spoko tutaj się biega. Okej, aby wejść w interakcję, wciśnij A. Zupełny nieubłagany chaos. Mamy do czynienia z przejęciem całego miasta. Żadne do którego się żumowiny, punktów ewakuacyjnych, ktokolwiek opuści miasto. Przestępcy są wszędzie. Ratujcie się. Okej. Okay. Hey Babyface, wypuść mnie stąd. Okej. Okay. To twoja chata, ani grama charakteru, nieźle. Naprawdę nieźle ci wyczyścili łeb, co? Miasto jutra zmieniło się w wiosne piekło. Naprawdę przydałoby się je uratować. Jesteś agentem śpiochem. O, to na pewno ja. Pomóż mi ocalić to miasto, a z nim jego poczciwych mieszkańców. Prawdziwe życie, jaśniejsza przyszłość. Okej. A, no i to chodziło z tym latającym, gadającym dronem. Zobaczcie, on tutaj lata cały czas za mną. No i co my tu mamy? Okej, okay, czyli ogólnie zaaplikuję ci odrobinę noise cream, dobrze się rozgrzeć mięśnie. Okej. Okay. O, nice. Czyli biec sprintem, przytrzymaj A. Okej. Okay. Dobrze ci idzie, świetna robota. O kurde, jaki parkour, ty. Nasza pierwsza partia bozosów polujących na cywilów. Nice. Aby uderzyć X.
O kurde, ty, jaki jestem... Jaki Jackie Chan ze mnie jest! Jakie dzidy! Ja pierdziele! Jaki... Kurde, to jest połączenie Jetty... tego... Jason Statham, Jet Li, Jackie Chan i ja tu widzę kilka jeszcze innych stylów. To jest taki street fight połączony z jakimiś sztukami walki. Cholera jasna, jaki wpierdziel! Okej, to na razie jest tutorial oczywiście. Okej. Zwracając uwagę na pasek zdrowia, częściowo regeneruje się czasem, okej. Patrzcie, ten chciał mi od pleców zejść. Próbuję tutaj zrobić... O, ten mnie nie celował w ogóle. Oj, z bloku spadł. Jak widzicie, tam było, że przy idealnym bloku można zrobić kontrę jakimś LB. Spróbuję to zaraz ogarnąć. To może się przydać. O, czekajcie, jakiś silny cios. Urwało mu łeb prawie. Czekaj, to chcę jeszcze zrobić. O, da się, da się. Jeszcze raz. Aj, za wcześnie. Dobra. O, nara. Okej, czaję, czaję, czaję. Zabił go. Nie jest łatwo to zgrać z tym LB. Wiecie, co jest fajne? No, popatrzyłem w wspomnienie akcji. Fajne jest to, że nasz zawodnik nie ma żadnej staminy. Zobaczcie, on tutaj może naparzać jak... Jak Chuck Norris, to mało powiedziane. Okej, patrzcie, co my tu mamy. Jakiś żałosny, myślę, że może przykupić się. No, czas, żeby się do nich dołączyć. O kurde, jaka bomba. Okej, wskaźnik wściekłości rośnie podczas walki. Zwiększa wściekłość, zwiększa na krótki czas skuteczność twoich zdolności. Okej. A skąd wiadomo, gdzie jest ten wskaźnik? Jakie krzyki w ogóle. Ależ cię ty lepiej, tak? Dobrze to wykorzystamy. Czas trochę zabawy z bozesami. Dobra. Jestem wściekły teraz, tak? Wyładujmy na nim nasz gniew. Nie ma pizzy. Trochę jak u mnie. Po wypełnieniu wskaźnika wściekłości podczas walki automatycznie wejdziesz w krótki czas na krótki czas w tryb wściekłości. Okej. Ty, ta wściekłość to jest normalnie... Obczajcie, łeb mu urwało. O cholera, jasna. Nice. Niektórzy przeciwnicy są silniejsi od innych, niewrażliwi na ataki. Okej. Okay. Co mam zrobić w związku z tym? Czekajcie, najpierw tych chłopaczków. O kurde, ale mi wykrzywił. No i nie macie. Czekaj, teraz tego. Dobra, i został tylko ten duży. A, rozumiem. Patrzcie, ci duzi mają taki jakby pasek. Okej, czyli ci duzi mają taki pasek, dopóki nie zbijemy im tego paska. Dopóki nie zbijemy im tego paska, to oni będą po prostu tacy silni. O kurde, jakie combo tu można robić. Możesz wziąć te pałki, tak naprawdę możesz wziąć wszystko, jeśli możesz nim strzaskać komuś kości. Zobaczmy. RB.
Broń do walki wręcz mają ograniczoną trwałość i ulegną zniszczeniu. No tak, ma to sens. O kurde. Obczajcie, co on tutaj tą pałką nawala. Zabija tych chłopów. Praktycznie na strzała. O kurde, nieźle. A tu się coś da? Nie da się. Elegancko, ej. Podoba mi się. Okej, okay, mam młotek. Trzymaj broń, żeby rzucić. Młotem prosto w ryję dostał. Okej, okay, czyli co? Podnosimy chyba ten klucz francuski, nie? Siema. Koncentracja pozwala zbadać ci otoczenie. Wypełni pasę koncentracji, wykonując udane ataki. A, to jest koncentracja. Zobaczcie, mogę sprawdzić, gdzie są przeciwnicy, ile mają życia. Mogę sprawdzić, gdzie są przeciwnicy, ile mają życia i gdzie leżą przedmioty. Okej. Okay. Naciśnij, by przejść w tryb zdjęć. Aha. Okej, okay, czyli jest też tryb zdjęć, jak coś. Niektóre przedmioty z otoczenia można podnieść i rzucić przeciwników. Użyj koncentracji, aby łatwo je rozpoznać. A, okej. Okej, fajne. Jaki zwierz! Czajcie, co on robi normalnie. A ten dron dalej za nami lata. O, Givera? Obczaj. Użyj, aby celować. O kurde. No, strzelanie to chyba nie jest mocna strona tej gry. Dziwnie się strzela. Okej, okay. Wolę chyba coś wręcz, bo ta broń jakaś taka cienka. Dziwnie się strzelało. Ale nawala, ale skok. Chuck Norris ekstra. Ta gra to takie GTA plus Sims. Okej, dotarliśmy do naszej kryjówki. Tutaj mamy jakieś menu. Czyli umiejętności, wygląd, plac zabaw, postęp. Postęp kampanii. Zobaczcie, mamy 41 misji. Z tego zrobiłem pierwszą dopiero. Więc to był taki chyba ala tutorial. Możemy jeden punkt umiejętności rozdać. Łącz lekkie i ciężkie ataki, aby tworzyć silniejsze combo. Przytrzymaj ciężki atak, lekki atak. Ok, czyli tak jakby im combo mamy dłuższe, tym chyba bardziej bijemy. A tutaj? O kurde, to jest dopiero jakiś Jet Li. Zobaczcie, to mi się podoba. Finishery. Nice! Po co najmniej dwóch lekkich atakach przytrzymaj przycisk finishera, aby zwieńczyć serię uderzeń potężnym ciosem. Też może być fajne. Chwytanie, ok. Kurde, ile tu jest w ogóle opcji? Dobra, wezmę sobie to parowanie. Ja chcę być jak Jackie Chan. No i co? I co my tu mamy? Kolejny poziom możemy sobie zrobić. Czyli mamy 1 na 40, słuchajcie. 40 poziomów, czyli tak naprawdę możemy pewnie te poziomy powtarzać, aż osiągniemy w nich najwyższy możliwy wynik. Ale teraz już chyba gra nam pozwoli na większą swobodę, wydaje mi się. A i zobaczcie, teraz jak mnie atakują przeciwnicy, to się taki Y pojawia. Będę mógł pewnie się zamienić w Jackie Chana. Czekajcie, spróbuję. A tylko, że oni tutaj... Czekajcie, muszę sobie zbierać złote zęby od przeciwników, aby... O kurde, jeszcze zęby im wypadają. Dobra, nie chcę tego. Patrzcie. Dawaj jeszcze raz.
Okej. Okay. Jak się rzuca tą bronią? Nie chcę jej. O, wyrzuciłem ją. Bo chcę zobaczyć, jak wygląda ta kontra normalnie łapami, a nie tą pałką. Dawaj. Który pierwszy? Ja! Ty, no teraz z tym Y-kiem to jest przegięte. Patrzcie, wystarczy w idealnym momencie wcisnąć. Jestem jak Batman w Arkham Asylum. Jaka bomba, aż mu łeb urwało. O kurde, podoba mi się ta gra. Będę na pewno mocno nią naparzał poza streamami. Fajny taki beat'em up widzę do obiadku, nie? Które przedmioty można wykorzystać jako materiał wybuchowy? A, dobra, widzę. Okej. Fajnie chłopy wybuchają. Tylko lipa jest taka, że ja też obrywam. No dobra. Chłop leży na podłodze, ten go jeszcze skopał. Napakowani, bo Zosi, no on napakowany to jest na pewno w brzuchu mocno. Okej, okay, czyli on będzie mnie tutaj grapował, a ja go tak Okej, okay, gra chyba nie przewidziała. Chcieli tu mi pokazać jakąś mechanikę, ale im nie dałem im okazji, nie? Okej. Okay. Dawaj tych napakowanych. Ale to, że im głowy wybuchają, to trochę chyba przegieli, nie? Nie macie takiego wrażenia? Że wszystko ogólnie tu jest spoko. Czekajcie, a może w ustawieniach gdzieś to jest? Brak hudu, dialogi, ustawienia krwi. Eksplodujące głowy w trybie wściekłości. Wyłączę to, bo to tak trochę, powiem szczerze, nie wiem, ile trzeba by mieć krzepy w łapie, żeby komuś tak przywalić, żeby mu łeb wybuchł, nie? Także może te eksplodujące rzeczy sobie w ogóle podarujmy. Albo nie, w sumie tylko te głowy, no bo tu podejrzewam, że to jest kwestia, jak w kogoś rzucimy wybuchową beczką, no to wiadomo, że musi go rozerwać. Pramy krwi na ciele, krwawe ślady, okej. Okay. Ale te wybuchające głowy to trochę tutaj miał ktoś za dużo chyba fantazji, mi się wydaje. Ej, szybko! Te poziomy to moment. Obić ryjki przed śniadankiem, no tak. Oj, C tylko dostałem, ale cienko. Strasznie beznadziejnie mi tu poszło najwyraźniej. To co tutaj trzeba zrobić, żeby w takim poziomie dostać S-kę na przykład? No, trzeba jakimś być naprawdę niezłym mordercą. Oj, odpaliłem chyba od razu następny. Anoś. Czyli twierdzisz, że ktoś dostarczył ci gadającego drona? Brzmi jak stek bzdur. Wyszkolony... Wygląda na to, że przed dzisiejszą nocą byłeś wyszkolonym wojownikiem, nawet jeśli tego nie pamiętasz. W tym mieście jest więcej przestępców niż zwykłych ludzi. Brzmi jak Gotham City. Dajmy duchowi szansę na pokazanie, że stoi po dobrej stronie. Proszę duchu, mów dalej. Okej, oni mówią do mnie duch. A dron mówi do mnie babyface. Okej. Dobra. Słyszę cię. Okej. O, jaki dzik. Krawaciarze. Dawaj, lejemy się. Niektórzy przeciwnicy mogą wykonywać błyskawiczne, niemożliwe do przerwania ataki. Wtedy wymaga to uniku. Jakie dzidy. Wypadł mu nóż z ręki.
O, ten chłop chyba miał jakąś nową mechanikę mi pokazać, ale nie zdążył, bo go spaniszerowałem. O kurde. Ten w pantalonach wyskoczył, obczaj. Kurde, powiem wam, że nóż jest cholernie niebezpieczny w tej grze. Okay. Pośpiesz się, ten świr zaraz tu będzie. Bądź ostrożny, ten towar jest dość niestabilny. Nie chcesz, żeby tu wybuchł. Okej. Okay. Kurde, najlepsze jest to, że jak mam jeszcze broń, to w tym trybie wściekłości, to ja jestem normalnie mordercą doskonałym. Okej, okay, tu mam coś zabrać. Jeszcze trzeba kogoś przeciąć na pół, skoro jest to możliwe, patrząc na menu. Błyskawiczne ataki niemożliwe do zablokowania, to ty wykonujesz. No, mniej więcej tak to wygląda, przynajmniej się tak czuję. Okej, okay, tutaj biegnę. Siema, chłopaki. Tasak, ja tu widzę. Dawaj ten tasak. O kurde, tasak bije jeszcze mocniej. Oho. Małe tony. Czyli jakiś chyba pierwszy boss to będzie. Nikt dziś nie dorwie małego tonego. O, jakiego magnaciora widzieliście? Mają zasoby. Okej, okay, dobra, czyli oni wysadzają. A ja czekam na nich, tak? O, patrzcie, małe tony. Normalnie małe tony. Zaciukam cię. Ej, już po małym tonem, co jest? Gdzieś tu mały ton miał spluwę fajną, o jest. Mam ją? Mam. Obczaj tego gnata. To jest jakiś magnum? Co to jest? Lufa dłuższa niż najdłuższa. Okej, okay, idziemy tutaj. Zobacz, co zrobiłeś. A, bo mały tony tam leży. Twoje dni absolutnie nikim się nie skończyły. Zaraz, babyface, ty żyjesz? Szef, dowie się, co tu odwalasz. O kurde, chyba jesteśmy znani na mieście. Niektórzy z tych bandziorów cię znają. Chcesz wiedzieć, kim byłeś, kim jest ten cały szef. Takich tonych jest więcej. Odnajdziemy i nie zatrzymamy ich wszystkich, zanim skończy się noc. W komputerze tonego mogą być ciekawe informacje. No, jeszcze jesteśmy hakerem dodatkowo. Mamy trochę informacji. Za wcześnie się odezwałem. Ktoś tu nas dodatkowo wysyłają posiłki. Okej, okay, uciekamy, tylko jak? A ten. Jeden. Patrzcie, patrz. Bum. O kurde. No to trochę tutaj ten rewolwer jest wręcz za mocny, bym powiedział. Oj! Rzuciłem w niego tym gnatem. A, okej, okay. Chyba wiem, o co chodzi. Ja rzuciłem tym gnatem, bo mi się skończyła amunicja i O kurde, jakie pudziany wysiadły. No, strzała mi z nią. Kurde, tych pudzianów to się trzeba bać. Zobaczcie, co on mi zrobił. Dobra, na razie poskładam tych małych. Ten co wyskoczył w ogóle. Dokładnie pod nami za chwilę przejedzie pociąg. Okej. Okay. Kurde, ja chyba miałem mało życia, dlatego ten duży mnie tak zdjął łatwo.
C-. To co tu trzeba robić, żeby mieć wyższą ocenę? Postęp rangi S. Nie mam pojęcia, ale kurde... No nie jestem chyba jakimś mistrzuniem w to. Powiem szczerze. Ej, fajna jest ta giera. I zobaczcie, że już w sumie to jest który? Drugi, trzeci level. I tak naprawdę... cały czas... jakby jest tutorial przeprowadzany. Czekajcie, bo ja mam 2 punkty umiejętności. Zobaczmy, co to jeszcze nam daje. O kurde, obczajcie, jak to parowanie można rozwinąć. Ja pierdzielę. Użyj parowania, przytrzymując przycisk w dół, by zablokować atak przeciwnika i wykonać dolny, wolny, lecz potężny, nokautujący kontratak. Jejku. Dobra, co tu jeszcze było fajne? Te finishery, tak? LB finisher, dobra, zobaczmy. Gdy przeciwnik jest przyparty do elementu otoczenia, automatycznie zostanie wykonany finisher. Ojejku, to bym też chciał, bo to pasywka jest, ja lubię pasywki. I zobaczcie, mamy już trochę siana, więc pewnie można by sobie tutaj coś kupić. No faktycznie, powiem wam szczerze, że taki trochę babyface. Weźmy na przykład, a nie można w ogóle zmieniać wyglądu. Można zmieniać przebranie, można zmieniać ciało, ale, a czekaj, głowa? No właśnie, babyface zostaje, ale możemy sobie jakieś skiny tutaj kupować. Okej. No dobra, to jest akurat najmniej interesująca mnie rzecz. Dobra, skoczmy jeszcze do jednego poziomu i myślę, że wystarczy w ramach testów. No i widzicie, po co marnować czas na dachu pociągu. Jestem tylko prostym hakerem, nienawidzącym bandziorów. Mam plan, którego celem jest ratowanie świata. Jak jedziecie pociągiem na dachu, to koniecznie robicie pompki w trakcie, tak żeby nie tracić czasu. Ja zawsze tak robię. Jak mam okazję, to od razu pompki robię. O kurde, ten ma kij baseballowy, jakaś nowa broń. O kurde, kij baseballowy jest wyczesany. Nie powiem, że nie. No dwa ciachnięcia nóż też bierze. Okej, tu mamy jeszcze jeden strzał. Dobra, tu mamy full pasek. Okej, tutaj jak będziemy na celowniki, to mamy odskoczyć, tak? O kurde, tutaj jeszcze będzie jakiś motyw snajpera. Ty, no jest ten celownik, faktycznie. O kurde, ja się tutaj czuję strasznie zeszczuty teraz. O, jak dużego wygięło. Dobra, nara. Uciekamy od tego snajpera, ty. O, tutaj już chyba snajper nas nie ruszy. Patrz, patrz, patrz. Boom! Zapomniałem, że kupiłem tego finishera. Syk! Ops. O ty. O, fajnie. Jakoś taka minigra, jak mnie złapie. Nice. A, kurde, snajper wrócił. Trzymaj się z dala od tych okien. A, okej. A, widzę, widzę. Jak jesteśmy w oknie, to nas snajper może zastrzelić. Okej. Co to było? To było chyba to przyparcie do muru.
Na ostatnim chłopie mnie snajper postrzelił, czajcie? I co, cofnie mnie na... A nie, patrz, nie cofnęło mnie na sam początek. Dawaj to jakąś spluwę tutaj, kurde, albo jakąś brońkę. Strasznie tutaj nie fair się czuję. Fajnie. Muszę tutaj próbować jakby zgubić tego snajpera, widzicie? On cały czas mnie próbuje upolować. Dobra. Aha. Drugi pociąg przejechał. I... A, patrzcie, tutaj już był poziom. Kurde, jakbym tam tego chłopa zabił, to by... Poziom D+. Ojejku, jaka porażka. I to mi się wydaje, że jestem całkiem dobry w tą grę. Ale się okazuje, że jestem jednak całkiem beznadziejny. No dobra, trudno. Cholera jasna, no fajna ta giera, powiem wam. I zobaczcie, tutaj mamy 40 poziomów, a ja przeszedłem dopiero 3. Więc fajne, fajne. I tutaj możemy, zobaczcie, cofać się do poprzednich rund i mamy tutaj ukończ poziom nie umierając ani razu, dostań się do bozowni w mniej niż 180 sekund, pokonaj 15 przeciwników za pomocą broni i tak dalej, i tak dalej. Także możemy tutaj się cofać do poprzednich misji i po prostu próbować, żeby poszło nam lepiej. Ale ja tak ambitny aż nie jestem. Tyle z mojej strony, moi drodzy. Midnight Fight Express. Jeżeli faktycznie tą gierę robił jeden chłop, no to naprawdę szacunek dla tego pana, bo giera jest naprawdę spoko i to jeszcze polski deweloper, także nice. Ja jestem dumny i świetna robota. Tyle ode mnie, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijecie na streamie, wbijecie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.